Od samego początku wiedziałem, że strollowanie was będzie arcytrudne. Najgorsze jest to, że takich troli była już masa u innych youtuberów, jednakże ja już wiem, że jestem wygrany. Powiecie mi, że event, który zlepiłem sam z różnych urywków, był fejkiem. Powiecie, że skin był fejkiem, ale co powiecie na to, że to tak naprawdę nie był live, mimo że każdy myślał, że to live, a wcześniej nagrany film i podczas tego rzekomego live'a siedziałem cały czas na tronie, załatwiając sprawę biznesową oczywiście. Ej, bez jaj. Uważam, że ten odcinek jest mega warty obejrzenia. Nawet moderacja dała się strollować. Pamiętajcie, że jeżeli doceniacie moje starania i lubicie to, co robię, to koniecznie wpiszcie kodzik HOLM w sklepie Fortnite. Coraz więcej ludzi niestety odchodzi od Fortnite'a albo zapominają to robić, dlatego też przypominam, ponieważ dla mnie jest to ultra ważne. Dziękuję każdemu, kto to zrobił i zapraszam serdecznie do oglądania. Jeżeli szukacie idealnego fotela gamingowego, to nie mogliście lepiej trafić. Od jakiegoś czasu współpracuję z firmą Diablo i to właśnie ich produkty jestem w stanie polecić z czystym sumieniem. Sam na co dzień z nich korzystam i są bardzo wygodne, z czym nieraz miałem problem szukając jakiegoś siedliska. Firma Diablo nie produkuje jedynie foteli, mają w swojej ofercie również biurka czy też inne gadżety. W ich ofercie możemy znaleźć również rzeczy takie jak podkładki, kubki, koszulki, podkładki pod fotele, czy też masę innych rzeczy. Z kodem HOLM możecie odebrać 3% zniżki na całe zakupy. Zapraszam serdecznie do opisu po więcej informacji. Plan był prosty, całkowicie sam w zaledwie 2 godziny przygotowałem grafiki z moim niby nowym skinem oraz nowy event. Na samym początku puściłem odliczanie do rozpoczęcia streamu, żeby ludzie wiedzieli, czy to stream, a nie odcinek. Zaczęliśmy normalnie, przywitałem się, coś tam pierdzieliłem i tak dalej. Okej, wszystko powinno działać i działa, super, witam serdecznie wszystkich, siemanko wszystkim, w sumie to nawet nie wiem, czy ktoś już na streamie jest, aczkolwiek, dajcie mi chwilę, odpalę sobie YouTube'a, dobra, bo ja może tylko, tam jeszcze nikogo nie ma, wiecie o co chodzi, o, już ktoś nawet jest, siema, witam serdecznie raz jeszcze, od razu mówię, bardzo dawno nie robiłem streamów, dzisiejszy temat live'a, ponieważ wiem, że zaraz będziecie pytać, już chyba na jakieś pytania poleciały, o co chodzi? Już wam tłumaczę, co chodzi. Ja dalej jestem w szoku. Jak nie będę się potrafił powiedzieć czy coś, to sorry, ale jestem mega podjarany tym, że do gry wchodzi mój własny skin Icon Series. Ja pierdzielę, no nie spodziewałem się, że kiedykolwiek dostanę takie coś i w końcu będę miał grać kimś innym niż Ali albo Puma, więc jakby do 16 jeszcze chwilę mamy, więc do 16 zagramy sobie pewnie jakieś solo, potem może customy czy coś, dajcie znać czy chcecie. Po wyjściu do gry puściła się krótka cutscenka, którą właśnie teraz zobaczycie. Nie wiem czemu, ja mam taki problem z kartą graficzną, okej, od razu scenę może przełączę na Fortnite'a, będziecie mieli chwilkę czarny ekran. O, już macie w sumie, to było bardzo szybkie. Fortnite Battle Royale i... gramy, moi drodzy. Co to jest? Fortnite The Zero Crisis. Co jest? What? Ja to mogę przewinąć. Dobra, nie przewijamy, nie przewijamy. No dlatego był update? Co to za kapsuła? Przecież to jest... Ej, to jest kosmonauta, 100%. Trzeciego sezonu chyba. Jonesy! What? Co jest? Czemu tam było tyle Jonesych? O, miał śniak. Dzień dobry. Miau? Co jest? Przybysz! To jest ten pierwszy z rakiety! Co ty robisz? Bez kidu, tego miał twarzko. Co ty robisz? Ja pierdzielę. Jakiś event nowy, czy co? Jest przybysz? Omega! What? Co się stało? Tak jak myślałem, masa osób napisało, że fejur, ale są i osoby, które w to uwierzyły. Celowo też potem wplątałem w to Ernesta, żeby troszeczkę to urealnić. Ernest, jesteś może na czacie, wytłumaczysz mi co to jest, bo Ernest się na tym zna, ja wbijam do Fortnite'a po takiej przerwie i tu nagle jakaś animacja. Następnie poszedłem sobie pograć troszkę gierek do rzekomej 16 i nowego skina. O Jezus, co tak laguje, kolejna super aktualizacja weszła? Nie, dobra, trochę laguje, no co jest? Dobra, mam nadzieję, że mi w grze nie będzie lagować i co? Okej, okay. Fortnite, super, super, ładnie mi chodzisz, bardzo płynnie, na takim komputerze. No ja nie wiem, jak ludzie grają w ogóle na komputerach, które kosztują 1000 zł, to... No nie wiem, jak można na tym grać. Naprawdę, skoro mój komputer za 10 koła ma problem z Fortnite'em, to jak sobie radzi komputer za 1000 zł? Dobra, bez gadania, bo mówiłem, miałem powiedzieć o tych customach, bo nie to kończyłem. Customy prawdopodobnie zrobimy już po 16, żebym mógł sobie zagrać tym swoim skinem. Co nie zrobię, to będą te kurde
małe ścinki. Nie mam pojęcia, od czego to jest zależne, ale wiem, że dostaliśmy dobrą pompę i jestem troszeczkę w szoku. W szoku też będą, jak przyjdą i dostaną bombę za milion z tej pompy, bo to najlepsza pompa w grze. Kto się zgadza, ten koks. Nie, uwielbiam tą pompę, naprawdę. Uważam, że jest najlepszą pompą w gierce komputerowej o nazwie Fortnite. Ale czy ja jestem najlepszym graczem? Na pewno nie, aczkolwiek zabiłem jakiegoś typa, który najprawdopodobniej... Jezus Maria! Czy ja gram z butami? Proszę! No ilu? Ty! Dobra, okej, polecimy sobie tutaj. W ogóle patrzcie na mój poziom, mam 33 poziom. Czy ktoś, kto jest dobry i gra coś w tą grę, ma 33 poziom? Nie. Ja nawet jakbym grał w tą grę, to bym nie był dobry, ale... miałbym poziom chociażby. Inaczej, nie, sorry. W tym rozdziale nie jestem w stanie wbić setnego poziomu. Ja zawsze wbijałem setny poziom, ba! Dwusetny i tak dalej. Ja naprawdę leciałem z poziomami jak dziki. A w tym rozdziale, żeby nie powiedzieć sezonie, naprawdę coś tak... no nie wiem. Weź się lecz, człowieku. Spokójcie się, Jezus. Jeden na łuku, drugi autem. I tam jeszcze w domku typ jest, okej. No, schował łeb, dobra, biegniemy. O cholera! Skoczę na mnie! On ma pompę, ja mam armor. Kto wygra? Ja wygrałem, elo! Tutaj już całkowicie ludzie uwierzyli, że to prawdziwy stream. Nawet waliłem ściemę, że nie czytam czatu, bo mam tylko dwa monitory. W ogóle jak przyjdą jakieś te wspierające i w ogóle, to poczytam pod koniec live'a, okej? Okay? Żeby nie było syfu, bo ja teraz też nie mam trzech monitorów podłączonych, tylko mam dwa. Bo grałem w VR-a. Nie wiem czemu, ale na VR-ze mam takie coś, że muszę monitor odłączyć, bo nie mam chyba wystarczająco RAM-u czy coś. O kurde, no i swoją śmierć. W ogóle wiem, że jest jakaś nowa wyspa, czekajcie, tutaj. Ja chcę na nią sobie polecieć. Co jest na tej nowej wyspie? Aha, tu gówno. Tu nic nie ma. No dobra, ale polecimy. Cholera jasna. Dobra, piłkara! Z drogi! Dobra, nara. Nara! Wow, cholera, co to jest? Tam jest skar złoty! O mój Boże! Cześć, nie będziesz mnie biła? Ja pierdziele! Aurelia! Ale ty brzydka! Napiszcie, czy ją zabijamy. Czy się opłaci w ogóle. Zawalimy ją. Tylko ile ona ma HP? Proszę! Nie zabijaj mnie! O Jezus! Boję się jej. O! O, łe! Odejdź, bot mnie zabije. Wydupiaj! Gdzie ona jest? Tam jest, dobra. Strzelamy. Dobra, jest, leży. Co wypadło? Powiedzcie, że coś wypadło, ale się muzyczka fajna włączyła w ogóle. Wiecie, mam nadzieję, że wysłyszycie dźwięki. Słyszycie, dobra, koks. Już się przestraszyłem. Aha. Chwila. Czy ktoś mi powie? A, dobra, nie chce mi się, no, nie chce mi się nawet. No i co? Nastąpił czas 16. Po wejściu do swojej szafki, tadam, proszę bardzo, mój skin. A tuż po tym efekt ładowania się filmu i ucięcie streama. No i co? Wchodzimy! Proszę, żeby było! Proszę! Szafka! Jest! Jest! To też o dziwo wyszło, bo ludzie złapali hype, a tu nagle cyk, problem z internetem. Nawet spamili F na czacie i czekali na powrót. Nie wiem jak wy, ale ja się bawiłem cudownie i nie mogłem ze śmiechu. Tym bardziej, że nie myślałem, że naprawdę aż tyle osób się na to nabierze. Po całym tym streamie przyszły do mnie jeszcze jakieś napinacze, którzy grozili banem za grzebanie w plikach. No niestety, nawet plików nie tknąłem i wszystko było przerobione graficznie jedynie, a co do grzebania, to oni najprawdopodobniej powinni wyjść trochę na dwór, pozdobywać kontakty międzyludzkie, zamiast grzebać w gaciach i drapać się po dupsku całe dnie. Serio? Spinać się nawet o takie coś? Dziękuję wszystkim za obejrzenie i widzimy się w następnych. Na razie!